Cześć wszystkich, z tej strony Tola i witam Was w wyzwaniu farmera. Słuchajcie, znowu jesteśmy na mapce, a to dlatego, że tutaj podzieliłam troszeczkę inaczej nasze simki, które niedawno się tutaj wprowadziły i pobrałam właśnie Lenę, tę pomarańczową dziewczynę, tak w końcu się udało. Tam nie miałam jakichś spódnic, coś dobrałam, włosy były takie, jakie powinny być, na szczęście. I słuchajcie, jest to właśnie Lena. I jeszcze przeczytam wam opis Leny, bo ostatnio wszystkie dziewczyny tam i rodzinki czytałam. Więc Lena jako zagorzała fanka pomarańczowego nie wyobraża sobie chodzić w stroju niebędącym w tym kolorze. Lubi także mocny makijaż oraz połączenie różnych nawet niepasujących do siebie wzorów. Ma wrażliwy żołądek, dlatego nie je mięsa, jak i duszę. Przejmuje się każdą zwróconą w jej stronę uwagą. Jej samej jednak zdarza się palić coś głupiego, dlatego znajomi łatwo się od niej odwracają. Lenie przydałaby się koleżanka, będąca w stanie znosić burzę jej niełatwego charakteru. Tak, Lena jest też odminta. No i słuchajcie, podzielam tutaj dziewczyny tak, dlatego że mieliśmy właśnie tutaj nastolatki dwie, właśnie Lenę i Rynę chyba, jak dobrze pamiętam. No one nie mogą same mieszkać, dlatego słuchajcie tak, tutaj w tym domku przeprowadziłam właśnie Lenę i Martę chyba, bo Marta jest wegetarianką, Lena też nie je mięsa, więc stwierdziłam, że one sobie tutaj razem zamieszkają. Powiedzmy, że to, nie wiem, Lena przyjechała do cioci po prostu na dłuższy czas w odwiedziny, tak, i po prostu tutaj sobie razem mieszkają. Słuchajcie, byłam tam u nich, troszeczkę zmieniłam dla niej pokój, żeby tam miała trochę pomarańczowego. Mają tam ogródek, mają nawet też kurki, bo Marta właśnie lubi hodować sobie warzywka i tak dalej. Także tutaj mieszkają. A jeśli chodzi właśnie o Erinę, to czekajcie, ja jej chyba wprowadziłam na Łódź. Tak. Dokładnie, bo chciałam, żeby też ktoś mieszkał na Łodzi, także dziewczyny teraz mieszkają sobie tutaj i tam też zrobiłam niepokój. No i moi drodzy, tak, byłam u kolegi Basi, co mówiłam, że mógłby zostać jej przyjacielem i tam temu dziedziusiowi zdjęłam te wstępne kozaki i jemu zrobiłam pokój, bo on nie miał pokoju. Tak, więc to zrobiłam. Jeszcze gdzieś u kogoś byłam, kurczę, teraz nie pamiętam. A! Już wiem. Jeszcze tutaj byłam u tej rodzinki Jarmusz, gdzie właśnie była Trix, została nastolatką i dobrałam jej tam właśnie włosy, ubrania, bo tam gra to, co wylosowała, to masakra. No. Także troszeczkę pozmieniałam, no bo jednak wiecie, ja wiem, że nie gram tymi simami, ale żeby jakoś to wszystko miało ręce i nogi, tak? No i moi drodzy, dzisiaj, bo do naszego miasteczka przyjechał taki, jakby to powiedzieć, no jest festiwal taki renesansowy, tutaj się rozbili w polu, słuchajcie, tak, i chciałabym się tam wybrać właśnie z Basią, może wybralibyśmy się na randkę, słuchajcie. Mamy w końcu nowego chłopaka, Jimmy'ego, jest niedziela, co prawda jest godzina 12, tak, pozwoliłam się tutaj Basi wyspać, ale może wybralibyśmy się na randkę, co wy na to? Ja myślę, że to jest fajny pomysł. Co do, słuchajcie, Bożenki, ona wróciła, jak ja tam zmieniałam, słuchajcie, u Simów, słuchajcie, i słuchajcie, to ona w tym czasie wróciła do domu, więc może to być tak, że ona tylko tak, wiecie, niby pojechała i chciała przyłapać tutaj Basię na imprezie. Słuchajcie, może tak być, nie wiadomo, bo bardzo szybko wróciła, nie tak jak ostatnio, a ja planowałam imprezę z Basią. No ale nie wyszło, na całe szczęście może. Ale swoją drogą, te częste wyjazdy Bożeny, to też jest podejrzana sprawa. Także nie wiadomo, co to z tego wyjdzie. I jeszcze tak teraz tylko dodam od ciebie, moi drodzy, nie bierzcie tak wszystkiego poważnie, co ja tutaj mówię. Ja czasami dopowiadam po prostu sobie wiele rzeczy. Czasami gdzieś tam udaję, powiedzmy, żeby tutaj te historie jakoś miały ręce i nogi, więc po prostu nie bierzcie tego tak dosłownie. No. Także taka moja prośba. Tak, Basia właśnie śpi, słuchajcie, włączę. Chociaż właściwie może ją będę budzić, bo kurczę, czasu nie mamy zbyt wiele. A! Właśnie, bo jednak nie mogłam się powstrzymać i troszeczkę zmieniłam Basi ten pokój, bo tak mi już tutaj nie pasowało, to wiecie, te białe meble i ściany do reszty domu. Tutaj te ściany zostawiłam, bo ja uważam, że są śliczne i mogą być, ale właśnie zmieniłam podłogi, zrobiłam ciemne meble, no łóżka nie wymieniałam, bo tak, znowu wydałam całą kasę, którą mamy, a ja jednak ostatnio nie odjęłam tych 200 i tutaj nadal mamy 200 do odjęcia, tak. Ale no, zmieniłam po prostu kolory, dałam jeszcze dywanik, słuchajcie, tu i postawiam półkę z książkami i tu w ogóle, słuchajcie, Basia jeszcze w piwnicy znalazła swojego misia z dzieciństwa, tak, i tutaj właśnie stoi, tak. No i mamy kryteczkę tutaj różową, tak, żeby pasowało do reszty domu, więc ja myślę, że teraz wygląda to dużo lepiej i słuchajcie, zdjęcie zostawiłam mi tutaj jedno,
Także tak to wygląda. Widzę, że Bożena wstaje. A Bożena, dlaczego ty spałaś w ubraniach? Bożena tak, wróciła kurczę do domu, pewnie padnięta i wiecie, i tak się położyła po prostu. Czekajcie, odłożymy tutaj tę książkę. No i to tyle, a dalej jesteśmy 200 na minusie. Chodź, może tutaj z Kicią się przywitasz. O, zapomniałam zmienić, słuchajcie, ten dywanik. No ale trudno. A, właśnie, bo ciągle o tym zapominam. Kowalczyk. O, jest dobrze? Jest dobrze, bo tak, jedna osoba mi ciągle o tym przypomina, a ja ciągle o tym zapominam. Tak, tak to wygląda. Chodź, moja droga, uczucia, przytul, całus. Tak, bo tutaj Bożenka jest ogarnięta. Basia musiałaby coś zjeść. Więc chodź, Basiu. A, Bożena to ostatnio zatkała, prawda? Ej, a może ulepszymy? Chodź, ulepszymy. Tak, raz, dwa, zjemy coś, ogarniemy zwierzaki, słuchajcie, i spróbujemy zaprosić Jimmy'ego właśnie na ten festyn, bo warto zobaczyć może, co? A tu ulepszymy sobie na samoczyszczenie, no. Także tak wygląda. Myślę, że całkiem fajnie. No oczywiście, no nie ma tu jeszcze wszystkiego. No ale nie mamy kasy, tak jak mówię, nadal jesteśmy 200 na minusie. Ale to nic. A, i właśnie, moi drodzy, teraz będę nagrywała też odcinki do przodu, bo wyjeżdżam na wakacje. Jak wy to będziecie oglądać, to mnie nie będzie. Także tutaj, no, nie będę odnosić się jakby do waszych komentarzy i tak dalej. Wybaczcie mi, no, ale tak muszę to zrobić, albo no, nie byłoby odcinków w ogóle. Dlatego nagrywam właśnie sobie do przodu. Kurczę, to tak długo będzie trwało? Naprawdę? Ej, to strasznie długo. Nie, wiecie co, dobra, to zostaw to. Ja najwyżej z nią to ogarnę sama. Później, moja droga, mam jakieś jedzonko. Tak, ostatnio robiłyśmy galaretkę. Bożenka. Zabawa. Pobawcie się trochę. Wzmocnienie. O nie! Maza. No i do toalety się popsuje już całkiem, nie? No ale trudno, kurczę. Co ja tutaj zaznaczyłam? Papryka. Znaleźć jakieś nasiona, nawozić rośliny, zebrać dziką roślinę. A, to jest nauczyć się nowego przepisu. Zakazany owoc, a my tego nie mamy. A, mówiliście mi, że tam jest owoc plazmowy chyba, co nie? Słynna kucharka? Nie, ona tu ma takie dziwne w ogóle te pragnienia swoje, czasami. Właśnie, przebiorę cię dzisiaj, Basiu, w końcu. Coś innego może. Bożenka? A, idziesz obejrzeć nowy dywan. No, powiedz, czy ci się podoba, czy nie? A jak nasza malutka? Chodź, mała. Użyj sobie. Zjedz. I podrap. Dobra. Z Bożenką, słuchajcie, na pewno wybierzemy się do sąsiadów, żeby kogoś tutaj poznać. Ale to może już jutro, jak Basia pójdzie do szkoły. Idziesz oglądać telewizor? Idź oglądaj telewizor. Czemu nie? Nie krztuś się. A my jeszcze, słuchajcie, z Basią ogarniemy sobie kurczaki, to może się w sumie chwilę pobawić. Wydoimy krowę i nakarmimy. Dobra. Co tu masz? Podjąć pracę? No nie, Basiu, pracy nie. Wydawać krzak płonących. Co one tu ma jakieś takie dziwne rzeczy, słuchajcie. Właśnie, czekajcie, jak my tutaj wyglądamy z tym wszystkim? Czy ja już wszystko... Nie, nie posadziłam wszystkiego, jeszcze tego nie wyrzuciłam, nie? Dobra, ale dzisiaj to już zostawię, bo zaraz będzie wieczór. Miałam przestawić ten słonecznik, nie? I zapomniałam. Mówi się trudno, później jeszcze tylko użyjemy kompostownika. Co byś chciała? Odwiedzić park. Donica, nie. Dobra, Basiu. Raz, dwa, bo nie ma czasu. Przebierzemy się może w coś innego. A już jest 15. Jakaś masakra. A później zaprosimy... Nie! Zaproś na randkę. Krzak płonących owoców. Nie wiem, co to w ogóle jest. No. Czy ty wydoiłaś tę krowę? Masz jakieś mleko, coś, żebyś miała? Możemy zrobić ser w sumie.
Tak, śmieję się ostatnio, że Jimmy dostał ser, taki podryw. Nie chcesz jeść? A jesteś najedzony czy coś? To ja nie wiem. Najwidoczniej nie chce. A może czekoladę jej damy następnym razem? Zobaczymy. Chodź, jeszcze szybciutko tylko to. Nie. Giełka, naprawdę słowy teraz są najlepszymi przyjaciółmi na zawsze. O, pięknie. A, dobra. Nasz cel tutaj. Okej, zobaczymy, czy się zgodzi, słuchajcie. Ale powinien. Halo, sprzątnąć. Twoje pragnienia. Yobi, Yara Ala. Świetnie! Jorb, Spotkamy się Jorb na miejscu. Bardzo dobrze. Czekajcie, zmienimy sobie strój. Weźmiemy ten. Basia już tam leci. O, właśnie tak, kupiłam mu gitarę i zobaczcie, i już gra. Właśnie jemu zmieniłam ten. Czekajcie, może się przeniesiemy na chwilkę do niego, to może bym wam pokazała. O, tutaj mu zrobiłam, słuchajcie, pokój. O, komuś gra. Nie wiem, kto to jest? To jest jego. Nie. Patrzcie, jakieś dziewczynie tutaj gra. Tutaj mu zrobiłam pokój. No teraz nie zobaczymy. Bo on niestety swojego nie miał. No i malutkiej właśnie wstawiłam łóżeczko. Może go kiedyś odwiedzimy, to zobaczycie tak naprawdę. O, ona by się chciała nauczyć prowadzić. No chciałabym też z nią to ogarnąć, ale. Nie wiem, nie wiem, słuchajcie. Dobra, jedziemy z Basią na randkę. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Wiecie, to oni tak sobie jeżdżą objazdowo, coś jak cyrk, wiecie. I no na pewno jeszcze tutaj przyjadą nieraz. O. No i świetnie. Dobra, teraz. A, jest Jimmy, spoko. Jeszcze wam pokażę. To jest, wiecie, ten taki renesansowy. Nie wiem, to jest ze Story, jakby co. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Proszę bardzo. To wygląda, że jest murowane, ale wiecie, to wszystko jest takie dmuchane, nie? Żeby oni, wiecie, mogli się porozstawiać szybko, tak? Ale myślę, że fajnie to wygląda. I chciałabym, wiecie co? Chciałabym postrzelać może sobie z łuku trochę. O, tutaj to mamy. No, myślę, że byłoby fajnie. Zaraz zobaczymy. Ale dobra. Niech oni się przywitają. Zobaczymy zresztą, co tutaj można robić. A, tutaj możemy podać sobie po prostu Gee, obiad. Johnny Sapasim, Webzo, A tu się możemy the bawić. dog. Flopsy Mendoza. Ktoś do niej dzwoni. Ja nie wiem. Czekajcie, na pożegnanie? Nie. Ale wiecie co? Zróbmy pocałunek, co? Ale może tak, czekajcie. Pokładź po policzku, no bo my nie widzieliśmy tego pocałunku. Może zróbmy nieśmiały pocałunek. O, no oni się niby Mom, całowali. huh? For Ale my another tego nie cup? widzieliśmy. Basia, ty się miałaś Papa, przebrać. No ale dalej. dobra. Jak już jest tak, to niech już jest. Heavy Dobrze, torque. jutro się przebierzemy. Knuckle Kto to dzwoni do ciebie? Teraz, w takim momencie. O! Wiecie. Ja bym chciała jakieś dzionko ładne zrobić. Chwila. O! Ona będzie odbierać telefon. Teraz, Basia, w takiej chwili. Zróbmy normalnie pocałuj. I miłosny uścisk może, o. Na? A co z pocałunkiem? Halo? Przy nas to się nie chcecie pocałować, tak? Boże, jak się rzucili na siebie normalnie. Masakra. Czekajcie, może. Martw się pieniędzmi? Serio? Pogawędka. Co to? Kto to tam mi? Dobra, nieważne. Zobaczmy, co by tutaj moglibyśmy jeszcze zrobić. Chwila. Ja bym chciała tutaj. Aha, tutaj możemy ćwiczyć, a tutaj możemy poprawić rekord. A nie możemy z kimś? Ej. Szybki strzał, wyzwanie. Spróbujmy. Kurczę, czemu tutaj z kimś nie można? Ja myślałam, że możemy razem. Obsolatal, Shabu, No Zimfama, nic, Nick, zobaczymy. Brox, Sipna Vubi,
La mi blazar. Co ty nam tak odpowiadasz, Basia? Parfu, sabaga, shaduzawa. Co tutaj poza tym strzelaniem słuchać jeszcze można? Ja wam powiem tak, tu się możemy pobawić. Mam to też sama, jakby. Tutaj nic. Generalnie fajnie to wygląda, co nie? Tutaj też nic nie możemy zrobić. Chyba tylko to strzelanie, co? No i tutaj możemy sobie coś ugotować. A czekajcie, czekajcie, jeszcze tylko zobaczę. I dobra, słuchajcie, tutaj jeszcze może Basia zagrać serenadę. Simowi. No dobra, mam nadzieję, że mi nie ucieknie. Pokaż, Basiu. U. Jak tam? Zróbmy tak. Uuu, to takie podpalające. No. Nieźle. Szkoda, że oni razem jakby jakoś nie mogą. No nie. Oj, teraz chyba nie trafiła. Ale tu się uczy. Fajnie w sobie. Mam nadzieję, że Jimmy nie ucieknie. W ogóle co myślicie o tym, żeby pozmieniać im tutaj imiona? No bo Jimmy, tutaj wszyscy mają polskie imiona. Tak samo tej całej reszcie. Ten Lorenz, czy na nim jakby czytać? Ja bym im pozmieniała imiona. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Bo kurczę... Bez sensu, tak? Nie podoba mi się to za bardzo. Tak, idziemy zobaczyć jeszcze te skrzypce. Mam nadzieję, że Jimmy jeszcze gdzieś tutaj jest. I że nie uciekł. Zaraz zobaczymy. Będziesz komuś grała? Fajnie by było, jakby Basia umiała grać na skrzypcach, co? O nie, mgiełka gdzieś się tam zbadżyła. Już się dość późno robi. Gdzie ty idziesz, Basiu? Mam nadzieję, że do Jimmy'ego? I że on tutaj gdzieś jest. Jest! A, ty tutaj jesteś! Jakie fajne te! Zobaczcie, koniki, takie smoki. Ojejku. No generalnie Basia jeszcze nie potrafi, ale... Czekajcie. Ale się stara! Kupiłabym je skrzypce w sumie. Włączymy. Zielonym ogniem czy coś? Ojej, ojej. Ale wiecie co, chyba mu się podoba. Albo tak mówi, że mu się podoba. Jimmy'emu też bym zmieniła, słuchajcie. Imię. Żebym miał jakieś takie normalne, polskie. Więcej. Trzymaj za ręce. A się śmieje chyba. I spontaniczny pocałunek. Basia, długo ta serenada twoja? A to byś chciała dać kwiaty? A nie, mieć wspaniałą randkę! Nauczyć się... Wiecie co, to prowadzenie na razie jej wywalę. Dobra, Basia, wystarczy. Marylka Jarmusz, co? Przewodział, w tym pracuje... Aha, i teraz jest szefem. Adam właśnie poprawił swoją umiejętność charyzmy. Dobra. Tak patrzą, co tam jest? No! No i podobało ci się... Kurde, nie! Gdzie wy jesteście? Halo! O nie, Basia, masz za godzinę szlaban. Myślę, że nie będziemy przeginać, co? Tu byśmy się jeszcze mogli pobawić. Dobra, na pożegnanie się pocałujemy. Ej, spoglądać w gwiazdy mogliby. A teraz nie mam na pożegnanie. Dobra, pocałunek z przechylem? Z przechylem? Tak, moi drodzy, z przechylem. Poproszę o puszcz. O, pocałuj na pożegnanie. Dobra. I lecimy do domu. Co ty byś, Basiu, chciała? Prawie jogging. Tutaj ten jogging w trójce jest niefajny. No. Było super, lecimy do domu, jutro do szkoły. No i pięknie udało się, Basia, do domu. Powietrze pachnie świeże, ptaki ćwierkają zachwycone, a ty masz ochotę zbić się w niebo. Ta randka była niesamowita. No i pięknie, moi drodzy. Było fajnie, dzięki za wyciągnięcie mnie. No, spoko. Super. Basiu, gdzie jesteś? Czemu nie widzą? A, jesteś. Dobra. No nic, będziemy się... Ej, my mamy te skrzypce. Gdzie bym mogli pograć? Dobra, będę musiała ogarnąć.
O, Bożenka dalej sobie ogląda. Tylko, że Bożenka będę musiała ogarnąć. Ale Bożenka to najpierw położę Basię, słuchajcie, ogarnę ją i... Bo Basia jutro do szkoły. Nie wiem, czy ona ma odrobione, ale... Znowu chcesz iść na randkę? Że dopiero co byłaś, Basiu. Nie przeginaj, czy my mamy odrobione lekcje? Mamy. A, bo my odrobiliśmy przecież, nie? Super. Bardzo dobrze. Dobra, moja droga. I teraz my zrobimy tak. Nasze picora. Co? Zbieraj jaja na karm. Moja droga. Później... Nie tak chciałam. Tu nic nie mamy. A czemu nie mogę wysłać listu na przykład? Rok dostępny powierzchni do pisania? Że co? No nie wiem. Później, moja droga, szybko sobie zjemy resztki. Kurde, ta toaleta się pewnie popsuje. Coś tak mi się wydaje. I nie wyczyścić. Kurde, przydałoby się też tutaj, nie? Wyczyścić, a później do spania. Dobra, a ty, Bożenka? Bożenka, wiesz co? Tak, ty możesz sobie też coś zjeść, moja droga. Dziec, czekaj, wyłączę ten telewizor. A gdzie malutka? Ojejku, jakie drapanie. A co ty tam robisz, mała? Chodź podrapać. A ty teraz nie wejdziesz przecież, bo jak? Co ty tam robisz? O nie. Bożena, chodź podnieś małą. Dobra, musimy też zrobić trochę kasy, jakby nie było. Na razie tutaj nie ma co sprzedać. Gnomy na razie sobie zostawimy. A przetwórzmy to na ser. 5 tylko, no ale. Dobra, Bożena, idź po kotka. Jeszcze ci tam użyć. Mamy! Moi drodzy, mamy jajo! Ale świetnie, po prostu bardzo dobrze. Zaraz odejmę te 200. Słuchajcie, i w końcu będę mogła coś dalej ogarnąć. Może tą pralnią się zajmę i tę pralkę lepszą i w ogóle. Co o tym sądzicie? Basia? A Basia idziesz już do domu, dobra. Świetnie. Basia ma skrzypce, nie? No ale co, no. Bożena, popsułaś, co? Tak czuję. No i oczywiście słyszę już tę wodę, nie? Dobra, za pamięci. Gospodarstwo domowe, fundusz rodziny. Minus 200. Widzicie, pogadałam trochę z kurczakami. I opłaciła się. Bożenka, czy ty ją bierzesz? Pospiesz się, moja droga. No i popsułam. Raz, dwa. Ona jest biedna. Odłóż zwierzaka. Jak ona tam poszła? Nie mam pojęcia. No, ale w końcu mamy jajo. Super. No, Bożenka, odłóż kotka, odłóż, bo ona po prostu... Szybko, chodź podrapać. Dobra, Basia, Basia idzie na górę. Ty, moja droga? O, trochę masz... Chodź sobie, umyj ręce. Umyj zęby. Trudno w kuchni, bo Basia zajęła łazienkę. Co ty chcesz? Nie, żadne naprawianie. I moja droga, do spania. No i popsuta toaleta. Świetnie. Ciekawa jestem, kto to naprawi. A, i jeszcze chyba umywalka, co? A nie, dobra. A tak, jednak, leć! Pod prysznic i do spania. I widzimy się rano. No i słuchajcie, Basia już wstała. Zaczyna za 2 godziny, ale... Musimy odetkać tutaj tę toaletę. No nie wyśpi się niestety do końca i naprawić. No technika nie mogę wezwać, niestety. Więc muszę to z nią ogarnąć. Nasze pciora. Mam nadzieję, że zdąży przed szkołą. Dobra, i wiesz co? Może byś tutaj, kurczę, podlała i zebrała. Nie wiem, czy tak się uda. Chciałam, żeby też jakieś jabłko sobie wzięła, bo nic więcej raczej zrobić niestety nie zdążymy. Chociaż nie wiem, czy tyle uda mi się zrobić.
Żeby coś mi to naprawiła. W ogóle tak, w nocy znowu duchy przyszły wyjeść nam jedzenie. Tak, oni ciągle wyjadają jedzenie normalnie. Oj, nie zdąży Basia. No dobra, trudno. Leć Basiu do szkoły. Mgiełka. Mgiełka sobie śpi. Bardzo dobrze. Bożenka. Bożenka zaraz się wyśpi. Basia teraz będzie ciągle w tym chodzić, nie? Basia, czemu? Co tu się dzieje? Czy to mi się znowu przestawiło? No nie. Halo. Nie mam ustawionych jako drzwi. Czemu ona tamtędy wychodzi? Kurczę. No nie mam pojęcia. Basia jedzie do szkoły. Zobaczymy, może kurczę. A Jezu, wiecie co? Że ja nadal tego wina nie zrobiłam ani nic. Jakaś masakra. Ty moja. Nie, nie sprzątnij, Boże. Weźmiesz sobie prysznic i coś zjesz. No i myślę, moi drodzy, że poczekamy, aż Basia po prostu wróci ze szkoły. Zobaczymy. Normalny. Czekajcie, te lekcje ma na pewno odrobione, prawda? Tak. Co my tu mamy? Wpadnijcie, powitajcie naszych. A właśnie, chwila, przecież miałam z Bożenką iść do sąsiadów. No to pójdziemy poznać pieska. Właśnie, widzicie. Zapomniałam o tym. Zresztą z Basią to już dzisiaj nic za bardzo nie zrobimy. Dlatego, że ona wróci ze szkoły padnięta, więc trochę chociaż spróbuję ogarnąć zwierzaki i roślinki. No i tyle tak właściwie. Także my z Bożenką wybierzemy się do sąsiadów. Niestety nic ugotować nie możemy. Zobacz, jaszczurkę? Nie, no co ty. Wycieczka szkolna znowu jakaś. Dobra. Myj się, Bożenka. Później na szybciora coś zjemy. No nie wierzę, ja nie mam siły do niej, nie. Ledwo Basia naprawiła ten to. Ach, masakra, powiem. Okej, dobra. No, Bożena, pospiesz się. Dobra. Idziemy, moi drodzy, odwiedzić sąsiadów. Mam nadzieję, że ktoś będzie w domu. Jest. W sumie nie byliśmy tutaj jeszcze, no nie? Fajny dom mają. To już tutaj był na tym świecie. Co oni tutaj mają? Fajna ta stodoła, podoba mi się. O, jakaś taka fajna taczka, patrzcie. Nieźle. Gdzie ty lecisz, Bożenka? A, bo to są te osobistości, no tak. Faktycznie. Ta osoba, która stworzyła tę rodzinkę, mówiła, żeby mi usunęła im te gwiazdki, ale wiecie co? Chyba nie będę tego robić. Marylka jest bogaczem. No proszę. Mają samochód, tu mają jakieś pralki. Jest piesek! Gdzie ten piesek? Jaki śliczny! Daj obwąchać dłoń. No zobaczcie go! Jaki śmieszny! Jaki uroczy! No nie, bo nie widać go. Uroczy. Co ona tam robi? Zabawa. Przyciąganie liny? Pobawisz się? Tak, przyszłam do sąsiadki i bawię się z psem. Nie, nie będzie jeszcze chciał. Uczucie, daj obwąchać dłoń. Mów. I daj przysmak. Dobra, a my teraz idziemy do naszej sąsiadki w sumie. Jak my to tutaj mamy? Znaczy nie widziałam w ogóle tego domu, więc nawet nie wiem jak tutaj jest. Proszę, autograf. A, bo tutaj nic. No to chodź, poprosimy o autograf. A co? Mamy jakąś znaną sąsiadkę, kurczę, no. Czemu z tego nie skorzystać? Może ten autograf będzie kiedyś więcej wart? No. Czemu nie słychać tego? No i co z tym autografem? Halo? To zabawne.
Tutaj za bardzo nie mamy, nie? Bo byśmy chcieli spróbować zaimponować przyjazne z kierunek studiów. Halo? Ej, no patrzcie. Może ona się coś zwiesiła. Bożenka? A może Bożenka się zawstydziła, kurczę. Ej, no. No nie wierzę, zobaczcie, no. A to kto? A, paparazzi, no tak. Ech. Słuchajcie, musiałam zresetować Bożenę. Wróciła mi do domu i przyszłam jeszcze raz. Ej, no ale ten piesek jest uroczy. Tygryska. Okej. Taki w ogóle paparazzi, co? O, zaraz wróci Basia tak naprawdę. Dobra, może teraz się uda z tym autografem. Halo, sąsiadka, nie uciekaj! Patrz, ona ciągle tu przychodzi. Pies na wszystkich szczeka. No i dobrze. Wyhodowałaś świetną roślinę. To krzew z owocami plazmowymi. Pięknie. Basia? Basia wraca do domu, dobra. Czekajcie, daną autograf. Zobaczcie, ale Zbożenka się cieszy. No i oko, przyjazne. Tak, studium. Nie mamy za bardzo tutaj. Mogą o gotowaniu, mogą o gotowaniu. A mogę jeszcze raz? O gotowaniu na przykład. O! Właśnie, zobaczcie, przyjechała Beatrix. Tak ją zrobiłam, słuchajcie, bo ona mi wyglądała na taką fajną, wiecie, zadziorną dziewczynę, dlatego ma takie krótkie włoski. Zobaczcie, o. Dobrała mnie też ubranka. Ubranka, ubrania po prostu. Basia. Basia, chodź. Ty się poznasz może z nią. Co? I co? To średnio nam idzie to imponowanie, co? Basia. A, bo dobra, to się przebierzemy. A Oskar znowu coś tam ma zbadzone. Przyjazne, pogawędka. Gdzie ty idziesz? Przyjazne, pochwal dom. W sumie możecie sobie odrobić razem lekcje. Czemu nie? A wy, jak tam? Czym byśmy mogli jeszcze spróbować? O bogactwie? O zawodzie? Kulinaria? Dobra, niech sobie idą odrobić lekcje. Zrób zdjęcie telefonem. Kurczę, Basia miała ogarnąć ogródek, nie? No ale trudno, ten, odwiedzamy dzisiaj sąsiadów. I co? No i pięknie. Nazywający się Marylka, no i spoko. O nie, i my teraz mamy? Dobra, ale możemy już normalnie z nią gadać. No może Bożenka też będzie kiedyś sławna, kurde, mając taką sławną koleżankę. A, widzicie? Trzeba, kurczę, myśleć, popraw humor. No dobra, dziewczyny, wy sobie pogadajcie. A wy miałyście razem jakby odrabiać te lekcje i co? W sumie mieliśmy zobaczyć ten dom. Tutaj jest góra, tu jakaś sypialnia, tu są pokoje. Okej. Tutaj jest jeszcze wyżej, ale tu na górze nic już nie ma, widzę. No dobra. A gdzie jest ta Beatrix? Tu widzę, Oskar idzie. Dobra, Bożenka, jak wy sobie tu radzicie? Przyjazne, poplotkujcie sobie trochę. Dziel się sekretami kuchennymi. Poznaj. O nie, zaraz będziemy mieć milion gwiazdek, co? I popraw humor. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale dobra. O, to jeszcze przyjechała ta. A wyście miały z Beatrix razem. Bożena poznała nowy przepis od Marylki. Zobaczcie. Że Bożena będzie sławna, nie? Jak nic. No nieźle.
Jak coś tutaj usunę, te gwiazdki, jak będzie mnie to bardzo irytować. Boże, ile tu tego mają. Dobra, Basia, odrobiłaś lekcję? Odrobiłaś. Dawaj, bo on tu jakieś zdjęcie chciał czy coś, nie wiem. No dobra, przywitaj się jeszcze może. Halo. Przyjazne powitanie. I tutaj też przyjazne powitanie. I lecimy, kurczę, do domu, bo my tutaj musimy ogarnąć jeszcze rzeczy. Halo, ona już jest spadnięta, nie? Ale dzisiaj ją położę wcześniej spać. Jezus, zobacz jak ta kurwa wygląda, jak się nie wczytała, nie? Strasznie dziwnie. Moja droga, zbierasz jaja, karmisz kurczaki, bierzesz mleko i karmisz, może czekoladą tym razem spróbujemy? I, no właśnie. Później, moja droga, posprzątasz. No i niestety musisz naprawić prysznic. No i tak to wygląda. Bożenka? Bożenka, co ty robisz? Bożenka sobie przyszła po jakąś książkę. Mam nadzieję, że nikt jej tu nie wygoni. Ale dobra, no niech sobie tutaj jest na razie. Basia biedna jeszcze leci, ma milion obowiązków do zrobienia. Znowu tutaj biegnie. Psikus w szkole. Basia, co ty masz za głupoty jakieś? Zepsuć przyjęcie. Wiecie co? Co to za pomysły? Masakra. Ale super, mamy kolejny... O, czekajcie, ja tutaj ogarnę to. No, halo. No, czemu nie mogę? Dwa. Dobra, trzy jajka, normalne, ale spoko. I trzy. Dobrze. Możemy sprzedać. Co ja sprzedałam? Co ja sprzedałam? Ej, słuchajcie, nie wiem co sprzedałam. Ja chciałam sprzedać jajka, sprzedałam coś innego. Teraz nie wiem co. Nie mam pojęcia co sprzedałam. No trudno. Dobra, dojmy mleczko. No, ja wiem, Basiu. Ja wiem. Ja miałaś nakarmić. Czemu mnie nakarmiłaś? Kurczę. Nie, Basia, myśmy tu raczej nic nie zrobi za wiele, bo ona jest spadnięta. No i roślinki znowu mamy nieogarnięte. No ale muszę z nią ten prysznic ogarnąć, niestety. No nie, dlaczego tutaj wszystko się... Musimy to poulepszać. No nie, a już nie naprawimy. Dobra, Basia, w takim razie, słuchajcie, robimy tak. Ja ją kładę spać. Śpi, bo ona jest padnięta. I ogarnę to po prostu z nią już sama. Bożena, ty, moja droga, wracaj do domu. Musisz coś zjeść. Musisz... A co ty byś chciała? Coś przypadają przyszłość? No to niekoniecznie. Możemy się wybrać, słuchajcie, do wróżki. Co? Z Bożenką. Byłoby spoko. I też, moja droga, do spania. Co? Aha, charyzma. No okej. Okay. No i dobrze, moi drodzy, ja będę się z wami żegnać. O, tutaj jeszcze możecie sobie poczytać, bo tak, tutaj niektórzy czytają, kto ma jakie romanse i tak dalej. Więc proszę bardzo. Tu związek, Lola. No proszę. Nowy szef. Nieźle. I tak jak mówię, no teraz będę nagrywać odcinki do przodu, więc... Nie chcę się do waszych komentarzy. Z tymi imionami poczekam, ale ja myślę, że to byłby dobry pomysł, żeby pozmieniać. Żeby jednak były takie, wiecie, normalne, powiedzmy. A ja spróbuję tutaj ogarnąć trochę może te pranie, przyniosę na dół. Zobaczymy. Dobrze, moi drodzy, żegnam się z wami i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!